Witajcie, moi mili, w krainie troli. Musimy się zająć oczyszczeniem tutejszych terenów i zabezpieczeniem lokalnych wieśniaków, zanim nam zdołają pomóc, czy w ogóle zechcą pomóc. Tutaj jest jeden z takich dzielnych mężów, który jest tym wieśniakiem z prowadzenia. Dzielny mąż, tyle o ile. No ale skoro wraz ze swoją rodziną przeciwstawia się prawda, tej plazy troli, no to coś to znaczy. Gdzie on jest? O, jest. Zygmunt Kram. To jest ten z wprowadzenia. Choć opisywali go zupełnie inaczej w tomie, jako siwego, zmurszałego dziada, no, widać model nie dopisał. Tyle o ile. Ale my nie będziemy tutaj zatrzymać, przejdziemy do wykonania kolejnych zadań, prawda? Zebranie nietoperzego mięsa. Przy okazji pozwiedzamy sobie te wspaniałe terytoria, które są niesamowicie klimatyczne. Uwielbiam, naprawdę uwielbiam krainę troli. Nie jako tak, bo trole, tylko dlatego jak... Po prostu, jeżeli czytaliście pierwszą książkę chociażby prawda, serii Gotreka i Felixa, tam oni podróżują przez las, a potem idą mordować różnego rodzaju typy brzydkie w lesie w Geheimnisnacht, czyli taką noc jakby przesilenia, tak? Gdzie wszystkie brzydkie wiedźmy i badziewie wyłazi na wierzch. No to właśnie zawsze jak czytałem, kojarzy mi się dokładnie, ale to dokładnie te terytoria. Właśnie kraina troli. Jest idealnym odwzorowaniem. Jakby taki, właśnie jak za każdym razem, kiedy autorzy opisują, jak Gotrek i Felix przemierzają niebezpieczne ziemie, jakieś surowe terytoria i cholera wie co tam jeszcze, to ja właśnie widzę krainę troli. A jak? Co mogę tu zrobić? Zombiaki chodzą. Plagowe. Tylko wyłącznie można je przypisać jakiejś parszywej zgniliźnie nurgla. Bo i jakże inaczej. Pan Champion. Możemy się z nim rozliczyć. Jeśli się uda, oczywiście. Znaczy nie, bo już jest naszego mniej więcej poziomu. Może być problematyczny. Ale jak coś, mamy potionki, które nam ulatują dupę. Z ciekawych rozwiązań tego systemu możecie zwrócić uwagę. Że nawet spożywanie podków zmniejsza nam pulę punktów akcji, action pointów. Można się spytać, kurczę, dlaczego? A jest to bardzo sprytny pomysł, powiem wam szczerze. Bardzo... ten to jest twardziel, to do niego nie kicamy. Jest to bardzo sprytny pomysł, ponieważ generalnie mamy pulę akcji, z której możemy wykorzystywać i robić ataki i wszystko i tak dalej, ale nie możemy niczym spamować. Jeśli wypstykaliśmy się z akcji, to nawet zażycie eliksiru będzie dla nas wyzwanie. Więc musimy uważać, to nie jest tak, że po prostu wpadamy i tap, 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 sru, 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 wciskamy na siłę guziki.
Po tym samym się po prostu zaciukamy na śmierć. Teraz oczywiście idzie bardzo ładnie, gładko i szybko. Ale jestem pewien, że to się wkrótce zmieni, kiedy już dotrzemy do więcej odmiennych sobie przeciwników. Ta seria po prostu jest tak miażdżycielska. Ona zadaje przy pełnym naładowaniu, to jest bodaj 5 pocisków, przy naładowaniu Accusation, czyli tego combo na 5, każdy pocisk zadaje 109 punktów obrażeń plus jeszcze 187 Spirit Damage'u z tego. Z naszych poświęconych kul. Tak jest. Hello. O Jezu. Jakie to potrafi być okrutne? W ogóle odblokowała nam się wiele ciekawych umiejętności, przede wszystkim ta riposta. Jeżeli ktoś sparuje nasz atak i uniknie, to dosłownie odpowiada ripoście Łotrzyka tudzież Warriora w Warcraftcie. Jeśli ktoś nas sparuje, to możemy mu od razu wyprzęgnąć takim, powiedzmy, nieunikalnym atakiem. Jakkolwiek to nie brzmi. A tu żeśmy zebrali Smoldering Farm. Co mamy tu zrobić? Aha. Search for Gertrude Kramer. Aha, Gertrude Kramer, pewnie małżonkę Kramera mamy znaleźć. Albo jego córkę. Cholera wie. Na pewnie nasze znalezisko przyjemne nie będzie. Znać życie. I to, co tam krążyło, magów budzących zombie do życia. Całe inne cholerstwo. Nie dla pana Kramera będziemy mieli bardzo smutne wieści. O, no cześć. O kurde, tam jest Gertruda. Tu jest jej ciało. Oh shit. That's bad. Dobra, wrócimy. Najpierw pozabijemy jeszcze tych parszywych nietoperzów. Wrócimy do Kramera, ale jakiego Kramera? Chyba jej syna. Bo coś w tym stylu. O, no. Powiem wam, że no, to jest generalnie moja ulubiona klasa postaci, kariera w zasadzie. Właśnie łowca wiedźm. Dlaczego? Zastanówmy się. Uwielbiam broń palną i szybką, precyzyjną broń, ale właśnie rapiery. A łowca wiedźm jest uzbrojony w co? W broń palną i w rapier. Na wset. Aha, no i jeszcze ma zajebisty kapelusz, do którego zaraz dojdziemy. No, nawet jakoś na kilku najbliższych questach powinniśmy go też dostać jako wynagrodzenie. Jest takie powiedzonko, że naprawdę nie wiadomo, nie obchodzi mnie klasa, po prostu gram tym, ponieważ ma zajebisty kapelusz. I'm in for a hat. Oh yeah. Oh. Tutaj są jeszcze jakieś... That's... Aha. Dobra, akurat nietoperzów jest dużo w okolicy. Co tu mamy zrobić? Amulet, Andersa znaleźć. No dobra.
Przejdziemy się po okolicy. Tu już są tęższe trolle. Jaskiniowe to są dość proste. Wyłażą z jaskiń. Są tępe, głupie. Ale to już są te klasyczne. Najgorsze są bagienne. Najgorsze, ponieważ ludzie myślą, patrząc na przykład na statystyki, no gdzie tam najgorsze? Na pewno nie najgorsze. A mówię, że najgorsze z kilku względów. Bagienne trolle są okropne w połączeniu ze środowiskiem, na jakim żyją. Nie dość... Znaczy, generalnie po środowiskach bagiennych bardzo łatwo wpaść w jakąś pułapkę naturalną, ugrząść i w sumie to się jeszcze można zgubić. Więc nie ma nic gorszego niż spotkanie na bagnach z trolem bagiennym, ponieważ on ma na swoją korzyść cały arsenał swojego środowiska, w którym żyje. I ludzie tak, prawda, z którymi grałem w Warhammera, twierdzili, prawda, że mając zajebiste staty i w ogóle to nie są rycerzami, ich postacie powinny sobie spokojnie dać radę, a po Encounterze z bagiennym trolem na bo trudno, żeby prawda, zdybać bagiennego trolla, nie wiem, w Inowłodzy Zdroj czy gdzieś. No to się okazało, że już nie jest tak cacy. Ale po prostu... Drodzy Państwo, tak młocimy z tego pistoletu, to jest tak przyjemne. Wyciągnąć spluwę i wyprzęgnąć, a że jeszcze możemy strzelać serią. Bo tak. Twórcy gry sobie tak postanowili. Też jest fajne. Znaczy, no to będę w rzeczywistości. No to łowca wiedźm, co bym miał. Ze sobą jakieś kilka pistoletów po prostu na bandolierze zaczepionych. 6 nawet. 2 przy pasie, 2 po bokach i 2 gdzieś tutaj na bandolierze, tak? No żaden problem. O, jakiś easy public quest. Plague victim. No faktycznie. Mają problemy życiowe, to niezłe. O proszę. Farmer Anders. Co słychać? At long last. Safe travels. Go to it. Shit. Mam tu jeszcze amulet znaleźć. To sobie poszukamy. Coś mi mówi, że on będzie gdzieś na jakimś specjalnym pecu. O! Na przykład na tym gościu. Coś mi tak mówi, ale jego zaczepimy w naszych specjalnych umiejętności. Incognito. O, nie wczytał się dźwięk. Zajebiście. I mamy amulet. Teraz jeszcze Find Scout. Ja nie o tym mówię. Scout. Kapitan has lost 2 scouts. He sent the first. Sus got killed to find safe way to Felder. No dobra. Ale wyprzęgło. Tutaj mamy generalnie odnaleźć jakiegoś chłopka roztropka, co się tutaj zgubił. Co jeszcze? O, no i te oczywiście nietoperze nakoksać. Potrzebujemy ich mięsa. Po prostu ktoś lubi. Poczytajcie mnie w ostatnim quest'ie.
który Jokskast robi, tak opowiadając swojej kampanii DDK. Trafili do miasta, gdzie wszystko było zrobione z SUV. Tak było sowie mleko i sowie olej. Nie pytajcie, bo sam nie wiem, jak to możliwe, ale... No dobra. Ktoś tam chyba wydoić sowę by mógł. W jakiś sposób. Okej. Gdzie tutaj jest... O! O! Jest! Zwiadowcę. Ktoś sobie go niestety przeżył. Fuck. O, dzień dobry. Co tam słychać w wielkim mieście? Pan jest taki rozmowny, to ja idę sobie. Okej, okay, Batwings. To wracamy teraz do miejscówy. Mieścinki naszej. Przy okazji zarżniemy jeszcze jednego nietoperza. Mam nadzieję. Czy nie? Tak, jednego? Chyba. Chyba jednego albo dwa. Ten... Nie, dwa. Dwa mysioperze. Mysioperz, kurwa. Co za nazwa? Gdzie tu jest jakiś nietoperz, no? Trola widzę. O, jest nietoperz. Wyśmienicie. Pizdu. No i jak bardzo dobrze nam się sprawdza to Emperor's World właśnie na takie solowanie, zwiększa naszą wytrzymałość. To jest niedużo, ale zawsze trochę. O, i tu się jeden szlaja. Tak sobie ściągniemy pistoletem. Już uniknął naszej ciosu jednego, proszę. Wróćmy do Kramera. Zaportujmy mu o straszliwym zgonie mamy, małżonki, cholera wie, w zależności do którego Kramera wracamy. Edmund Kramer. Widziałeś moją mamę? O, shit. Mam na ciebie bardzo złe wieści. Mama nie żyje? Obawiałem się tego. Muszę być silny. Matka by tego chciała. Czasami Otto i ja mówimy, że matka ma lepszy kręgosłup niż ojciec. Moralny. What the fuck? Okej, pojawiła się nagle tak z dupy. Kapitanie. Raport. Co możemy? O, plus 2 do siły, zdecydowanie poproszę. Rozmawiać z sierżantem. Co możemy wziąć? Mamy lepszy pasek, więc weźmiemy sobie potyk leczenia. Good luck. You'll need it. O Jezu, ile już tego mam. Wymieni msty. Kolektor. Raise the gods. Chopping trolls. Sigma bless you. Get your purse ready. A, to jest niestety lightowy pancerz, to też niepotrzebne. O, shit. Też niepotrzebne. Też nie. Żołądek? God damn it. Shredded Animal Pelt, nie. 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 Cholera. Fajny rapier.
Tylko nie mamy jak go salvage'ować. Submerge can repair item, że tej site can repair. O, możesz repair. Super. Okej. Mamy ciekawą broń, lecz niespecjalnie dużo lepszą. Tylko jeden więcej DPS-a, a mniej statów. To... nie. Mhm. Fuck is that? Więc o. To sobie założymy. Na tym. Pierścionek, który jest 9 poziomu item levela. To jest 11, czy tam któregoś. Jest to małe, bo mało, ale zawsze upgrade. A by the way. Jeden golda za więcej backpack slotów. Jasne. Niedługo będą coraz bardziej potrzebne, więc nie trzeba szczędzić. Od razu na crafty się zwiększa. Na currency, items. No. Okej. Idziemy dalej. Tym razem tutaj w ogóle jakiś tajemniczy public quest z kultystami. I kolejny rozdział naszej historii. Dotrzemy wreszcie do pewnej mieścinki. No i level up. Nasza postać bardzo ładnie się rysuje. Jakbyśmy teraz jeszcze odwiedzili z powrotem tamtych brudasów na strefie RVR, to pewnie byśmy pokazali już niejednemu. Ale to jest takie podejście do PvP jest dość żałosne, szczerze mówiąc. Siedzieć na początkowej lokacji, tłuc dopiero świeżo stworzone postacie, mając czystą przewagę statsową. Gdzie tu wyzwanie? No nie wiem. Są ludzie, których tego typu rozrywka pociąga, bo po prostu jest łatwiej. Jak jest trudniej, to nie potrafią sobie z tym nic poradzić, więc... Jakieś ścierwa tutaj łażą. Nienaturalne. Boże, to wszystko jest tak na dotarcie. Chodź tu. A co u nas słychać w ogóle w kampanii warhammerowskiej? Mam nadzieję, że chłopakom się uda jakoś złożyć drużynę do gry. Na szczęście zawsze Selar prowadzi, więc to jest... u niego przynajmniej terminy są pewne i wszyscy się zgrają. Nie ma problemu. Natomiast... ścięcie małe. Fraps. To jest dość prosty element. A u nas w kampanii chłopaki jadą przez popioły Midenheim. Oczywiście, ponieważ wykazują się niesamowitym pilotem i odstępują od wszelkich możliwych wątków głównych, kiedy tylko i wyłącznie poczują jakieś zagrożenie, stoją w zasadzie w miejscu i po pierwszej sesji zrobili sobie tylko eskapadyczny upad w prawo, tudzież w lewo.
I to wszystko. Teraz wrócili do Middenheim. Zobaczą, jak się potoczą, prawda, losy całego miasta. No nie jest tak, że ja ich po prostu za to winię w każdym razie. No ale z drugiej strony można powiedzieć, wiadomo, jak ktoś nie chce przykładowo, jak to się mówi, najbezpieczniej jest wtedy, kiedy się nie wychodzi z domu. Ale też niech się nie oczekuje, że jeżeli się nie wychodzi z domu, to potem nie należy marudzić, że o, przygody nie ma. Bo jak nie wyjdziesz z domu, to nie masz przygody, prawda? Nikogo nie poznasz, a nic z tych rzeczy. No. Więc panowie, owszem, bardzo fajnie, ale za każdym razem, kiedy czujecie, że o, tu jest źle, spierdalajmy, no to generalnie wszystkie wasze przygody zmienią się w tu jest źle, spierdalajmy i nigdzie nic nie rozwiniecie. No, to jest pytanie. Chcecie przeżyć, czy przeżyć przygodę? Albo jedno, albo drugie. A że w świecie Warhammera się ginie często i gęsto, tylko szczęśliwi i inteligentni mają prawo przeżyć. Tak jak na przykład na samym początku wpadli na świetny pomysł eksploracji podziemi, gdzie na samym początku popiołów Middenheim jest kwestia szczurów, w zasadzie skawenów zagnieżdżonych w podziemiach, którzy tam dokonują niemałych brudnych swoich sprawunków. No. Teraz mogę coś jeszcze. Taint Grain. Chyba muszę zejść tam do... O kurwa. No. W każdym razie, taki, jak i wszystkim tak przypomnę, nie? W świecie Warhammera się ginie i to bardzo często, jeśli przychodzisz tam żyć sobie drugim życiem, bezpiecznie, czyli iść do pracy, zarobić, wyspać się, przeżyć, iść do pracy, zarobić, wyspać się, przeżyć. Chcesz grać w Simsy Fantasy? To proszę bardzo. I nie widzę problemów z takim prowadzeniem, bo to też jest jakaś motywacja postępowania postaci. Ale od razu można przypomnieć, że jest to problematyczne. Ok, co my mieliśmy? Crafting quest items. Tak, gdzieś jest jakaś skażona próbka ziemi. Nie, przepraszam, skażone ziarno i mamy jeszcze jakieś skauta znaleźć, wyśmienicie. A przynajmniej sobie public questa nabiję. Jakby to miało zbytnie znaczenie. Holy shit. Tutaj może? No cześć. Jakaś wyrwa chaosu. Zamknęli. Ja tu nie widzę żadnych ciał. Może przegapiłem. Co było bardzo niewskazane. Może są gdzieś na obrzeżach. Trzeba mieć się na baczności. Jasna cholera. Czyżby tam?
W zasadzie moglibyśmy się prześlizgnąć przez wszystko, ale zawsze są tutaj jakieś małe dropy. Zawsze jest trochę srebra, trochę miedzi, trochę expa. Najbardziej zależy mnie na pieniążkach. Dlaczego? Ponieważ ja chcę wylewelować bardzo dobrze to moje aptekarstwo, tą umiejętność craftingu, żeby, jak widzicie, posilić się dobrej klasy miksturami. Którą będę sobie mógł właśnie wziąć na jakieś misje i nie bać się o to, że w bardziej niebezpiecznej sytuacji zginę lub coś w tym stylu. Będę po prostu miał nadal tyle o ile szanse na odzyskanie choćby odrobinki zdrowia i powrót, prawda, do... O, tu jest. Nie wiem, jak ja to przeoczyłem. I za każdym razem, jak mam na przykład... to jest coś, co sobie porobiłem w międzyczasie. 11 mikstur leczniczych, takich bardzo kiepskich, tylko 300 zdrowia przywracam, ale na przykład na taką bitkę z czempionem, jak potrzebuję odrobinkę więcej zdrowia, albo tak po prostu do uciekania tu lub tam. No to lepiej mieć coś w zanadrzu w każdym razie. Ups. To jest bardzo ładny miecz, który jest podobny w statystykach do naszego rapiera, z tym, że wyjątkiem, że on ma ciekawe staty bardziej do wytrzymałości i wolniej atakuje. A jeżeli jesteśmy łowcą wiedźm, nam powinno zależeć na tym, żeby jak najbardziej spamować przeciwnika dużą ilością ataków, i to szybko. Generalnie taktyka łotrzyka z Warcrafta tutaj się uśmiecha i to sprawdza. Teryony nie były przez przypadek wzorowane na wyprawach Gotreka i Felixa z którejś z książek. Wyglądałem bardzo znajomo. Właśnie nie wiem, w jakim stopniu znajomo, ale wydaje mi się, że o nich czytałem. Teraz oczywiście wydaje się, więc to jest jedna wielka niewiadoma, prawda? Ale... opisy przyrody, które w książkach mamy zawarte, właśnie te stare, podeschnięte drzewska, połamane konary, prawda, żółte liście, no, rozwalony wiatrak, hen tam gdzieś daleko, przywodzi mi właśnie na myśl podobne, bardzo podobne sceny. No, my udamy się do kapitana, czy tam sierżanta, tak, i potem do mieściny, do zamku Fedl. Jak mówię zamek, to tutaj to tego tak naprawdę jeszcze nie widać, ale jak będziemy w Reichlandzie i na tamtym rejonie, to są naprawdę istne warownie. Jak tam stoi zamek, to stoi, kurwa, zamek. I to jest jeden z zamków, który można zdobywać przez gildię. Bić się o nie. Więc wyobraźcie sobie takiego kolosalnego skurwiela, który stoi sobie gdzieś tam i po którego mury będziemy się bili. O, yeah, wreszcie bandolier. Good job. O tak, bandolier dostaniemy. Wspaniale. Praise the gods. Nie mamy potrzebne, bo mamy lepsze. Keep to the road. I w dużej mierze ten sam krój. Dokładnie ten sam krój. Well met.
możemy. A, budki i tak są na sprzedanie. Generalnie. Znowu to samo. Okej. O, to też jest bandolier. O, to dziwne. Nam się poszczęściło nieźle. Coś jeszcze mamy. To możemy sprzedać za lepsze pieniążki. O Jezu. Zielony? Fu. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest bandolier, to jest takie... to jest pas po prostu generalnie do bandoletu, czyli takiego większego, jak to jeden fachowiec obezwał, czegoś pośredniego między muszkietem a pistoletem, co przede wszystkim oddziały konne używały, z czym sobie walczyły. O, my się tutaj mamy zapuścić. Co to? Man the barricade. Okej. Obstawiliśmy barykady. No, na bandolierze nosiło się przede wszystkim różnego rodzaju, znaczy można było sobie, prawda, zawiesić właśnie pistolet lub cokolwiek innego, jakieś pojemniki różnego rodzaju na... To zajebiście wygląda. Tak, na jakieś pojemniczki na na proch, coś w tym stylu. A jeszcze właśnie łowcy wiedźm często mają takie specjalne miejsca na kołki, na wodę święconą. To wszystko właśnie się ładnie tak upina. Kurde, to jest lepsze. Ale chujnie. No dobra. Tym idziemy z tym zielonym. To wygląda okropnie. Będziemy go musieli... Kurde, nie to. Będziemy go musieli przemalować niestety. Goodbye. Handrich bless you. Tylko na jaki barwnik? Jaki będziemy mieli? That's fucked up. Ten grain sample. No, to już niedługo. Idziemy do kolejnej lokacji. Może dostaniemy kapelusz. Dostaniemy kapelusz, jestem w niebo wzięty. Schowam broń, bo co będę, prawda, biegał z nożem na wierzchu, jeszcze komuś no, oko wybije czy coś. Biegnę sobie na skrót. No i tak musimy na tą splugawioną farmę dotrzeć. O, te psy wyjące gdzieś tam w oddali.
nadaje takiego fajnego klimatu. Szkoda tylko, że słusznie, poprzednia wersja Warhammera nigdy nie weszła w życie, chociażby dlatego, żeby mieć porównanie. Bardzo, ale to bardzo się na to napaliłem. Myślałem sobie, wow, jeśli to będzie właśnie Warhammer Fantasy Roleplay, tylko w wersji MMO, tak, gdzie będziemy sobie mogli posiedzieć, poczynać własne przygody. I z tym, że grafika bierna, ale po prostu potrafię to przeżyć dla frajdy, jaka płynie. Ale gdy właśnie tamten Warhammer został zrobiony z grafiką chociażby z tego Warhammer Age of Reckoning, o Boże, bo co by nie powiedzieć, jest ten Warhammer jest całkiem podobnie wykonany. Klimat jest oddany, lokacje bardzo skrupulatnie także. Wszystko bardzo fajnie wygląda. Modele są przepiękne. Twarze, prawda, też odpowiednio dane, takie groźne, a nie te animcowo gładkie. Takie rzeczy to ja lubię, owszem. Boom! Zdziała. Co teraz? O, idziemy do zamku. Pokażę wam, jak tutaj wyglądają na nizinach kraina troli. Prawda, bo tutaj póki co jesteśmy w zasadzie w górach. Zejdziemy niżej. Będziemy dalej osaczeni przez różnego rodzaju plugastwa. No i niedługo dostaniemy kapelusz. Jezu, jak ja się go nie mogę doczekać. Szkoda, że kapelusz, poza samym oczywiście zajebistym faktem bycia zajebistym kapeluszem, w Warhammerze Fantasy nie daje specjalnych korzyści. Choć generalnie taka mała podpowiedź, wink wink, każda osoba, która w moim prowadzonym przeze mnie Warhammerze kiedykolwiek założy podobny kapelusz, jaki mają łowcy czarownic, będzie miała forę. No tutaj trochę żartuję, ale generalnie w interakcjach, prawda, z NPC-ami będzie co jakiś czas szło, widzę, że waści macie dobry gust, toż to wspaniały kapelusz jest. Coś ten deseń. Plus 5 do ogłady. Tak w skrócie. Zamek. Feldę. Dzień dobry. There you are. Boom, 16. Już niestety chyba nie wrócimy do wcześniejszych lokacji. Nie wiem, czy tego znowuż nie zmienili dla tych chórzy, ale na początku w Warhammerze była taka kwestia. Jeśli jesteś zbyt wysoki levelem i próbujesz na przykład się na Hama wcisnąć do tych pomniejszych lokacji, tych, prawda, RVR, myśląc sobie, ho ho ho, mam 20 level, będę sobie tak koksał i łomotał wszystkich na lewo i prawo, no to nie. Jeśli tam wlazłeś na taką strefę RVR, będąc wiele, wiele leveli wyżej, zostałeś zamieniony w kurczaka. Szkoda, że tego nie mam wam póki co jak pokazać. Ja się upewnię, czy to jeszcze działa i spróbuję. Ale
Było to swojego czasu genialne. No tak, no bo kurde, no jak można tak tchórzyć? Tutaj powinno być quest dodania. Ja nie wiem, czy on jest gdzieś. O, tu jest Wilhelm. No cześć. By Sigma, you look familiar. Zbieramy questów, goddammit. Materiały do craftu. Sprzedać, sprzedać. Na chuj mi to. Remains may have some used one verse in ways of alchemy. Okej. Wyjedźmy teraz w zamek Felda z drugiej strony. O! Pan zdajca. Praise the gods. A teraz pozwólcie, że dowiemy się, co tak naprawdę poszło. Ja póki co się z wami tutaj rozstanę na wprowadzenie do rozdziału 6 historii cesarstwa. Tak, chapter 6. Jeśli nie pamięć nie myli. Grzechy przeszłości. Jakież pyszne rzeczy. Nowy dziarski pistolet. To całkiem niezły. Plus 11 siły. Więcej DPS-u. Plus 11 inicjatywy. Podoba mi się. Więc tak. Nie przebierając w słowach. Do zobaczenia wkrótce. Kapitan Austin Breitenbach spojrzał na ponurą okolicę otaczającą podnóża wysokich murów miasta wyższe Felde. Na południe niższe Felde wyglądało jak nawiedzona przez duchy przeszłości ruina. Z blank mógł dostrzec garstkę guli, nadal żyjących resztki dawno zabitych wieśniaków. Pióropusze gęstego dymu wyrastały za wioską. Zwiadowcy donieśli, że to banda Norsów rozbiła tam obozowisko i szykowali się niechybnie do ataku na opuszczone miasteczko, które obecnie stanowiło schronienie dla kapitana Breitenbacha i jego ludzi. Drzwi otwarły się za nim. To jego żołdacy ciągnęli jakiegoś obdartusa. Panie, to Lord Gisbert Jäger. Znaleźliśmy go w piwnicy, gdzie ukrywał się z innymi szlachcicami. Zaczął kapitan sądnym tonem, spoglądając na wychudłego szlachcica odzianego w szmaty. Więc ktoś jednak przeżył. Dobrze. Gisbert padł na kościste kolana i czepił się nogawki Breitenbacha. Proszę, panie, miejcie litość. Nic nie jedliśmy od 5 dni. Te przeklęte kreatury otoczyły nas jak sępy. Nie mieliśmy jak się bronić. Breitenbach sprzedał nagle kopniaka żałosnemu szlachetce, śląc go na plecy. Nic nie jedliście, bo poświęciliście życie swych podwładnych kultowi szaleńca. Tak, znam ja twoją historię. Zaprzedałeś chłopów niższego Felde, pozwalając, by byli subiektami w straszliwych rytuałach. W zamian za co? Obietnice wiecznej młodości? Ha. Gdyby nie to, że masz informacje mi potrzebne, powiesiłbym cię na tych murach. Nagle krzyki z dołu przerwały konwersację. Straż z północnego muru wskazywała na opuszczone równiny. Ku miastu zmierzała grupa troli, dźwigająca w łapskach potężne maczugi. Breitenbach, spoglądając tam, grzmotnął pięścią w kamienną ścianę. Szlak by to! Jesteśmy zewsząd otoczeni. Wsadzić mi tego człowieka za kraty i gotować się do obrony.